Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku programu Resoraki Tomodena. Po bardzo długiej przerwie, ale wracam. Jak widzicie i jak zapewne wiecie, miałem kontuzję, noga w gipsie. No i co, trzeba trochę nadrobić też filmów. Jak widzicie, proszę bardzo, pierwszy samochód. Crown Vic, policyjna wersja Matchbox, stary, trochę zajechany, widzieliście pewnie na vlogach. Na to model vlogu to było przecież, no tak, z tego lumpeksu, z miodowej, no. To proszę bardzo, Crown Vic, prosiliście, jest, policyjnie. Jo. Kolejny. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Bo tak naprawdę nie pamiętam już, jakie samochody miałem. Wiem, że tego kupiłem w Mrówce. Sorry w ogóle za... też za to, że nie było długo. No. Ale teraz, gdy kontuzja jest, to jest troszeczkę jednak więcej motywacji do nagrywania. Rozwalone trochę pudło. Corvetta Stingray 2014. No niestety, to jest made in China, więc trochę kółka latają. Fajnie wygląda przód. Tył, jak to w Corvecie, wiadomo. No bo zawsze akurat jest taki. W większości Corvette właśnie jest taki specyficzny właśnie tył. Całkiem nieźle odwzorowane. Tylko te kółka niestety latają i podwozie takie średnie bym powiedział. Kolejny Matchbox Porsche 911 Carrera Cabrio. Przepiękne. Przepiękny. Pamiętam, że w Ekszynie kupiłem i się jarałem. Wow! Pergamin zawinięte. Jeszcze taki zieloniutki. Wyścigowy zielony z GTA. Albo ciemna zieleń, taka metalik. Mordeczki. Najbardziej się tym jaram. Wow. Matchbox to Matchbox. Złote felgi. Mordy. Ląduje tutaj. Może i w pierdolniku. Ale będzie. O. Mordeczki tutaj. Bang. I lecimy dalej. Buick Skylark z 53. No właśnie. Momencik. Muszę użyć noża motylkowego. No i jak słyszycie, niestety też jestem zachrypnięty. Chyba przeziębienie. Pyk do kosza. A tu mamy pięknego Buicka Skylarka z 53 roku. No po prostu old school. I jeszcze w takim właśnie tak szaroń. Błękitny właściwie. Błękitny wpadający troszeczkę w szarość. Idealnie. Z Hot Wheelsów mam Hammera. GMC Hammer EV.
co? Papierek jeszcze. Fajnie wygląda z przodu. Zobaczcie, to jest wersja cabrio, przynajmniej tutaj nie jest osłonięta, nie jest osłonięte tutaj od strony kierowcy i pasażera. Ok, teraz dajcie mi chwileczkę. Niestety oko mnie trochę boli, także muszę sobie przetrzeć i zaraz wracam. Dobra, oko przetarte, chusteczką, wiadomo. Fajne felgi. Też dobrze zrobiona paka, bo to jest trochę jednak pick-up. Teraz mamy kolejnego pick-upa. Nissan Hardbody D21 z 95 roku. Przy okazji niestety nie wiem, kiedy będą następne odcinki Resoraków. Wiadomo, teraz za bardzo nie mogę wychodzić, ale może coś zamówię przez internet. A wiadomo, przecież kurde, kurier przyniesie paczuszkę tutaj. Jest hak. Jest paka. A tak się prezentuje z przodu. Felgi są naprawdę fajne. I ostatni to jest Mazda trójeczka 2019 Matchbox. No, jak widzicie, troszeczkę mi się zdrowie sypie. Ale nie poddaje się, jedziemy dalej. Zaraz zobaczymy, tylko najpierw trzeba zamknąć nóż, żeby się nie pokaleczyć. Bok. Ciekawie wygląda. Z przodu. Drugi bok. No i chyba tył dla mnie jest najciekawszy. Ta klapa. Światła bardzo dobrze odwzorowane. Naprawdę konkret. Także mordeczki. To by było na tyle. Najbardziej oczywiście się cieszę z mojego Porsche'aka 911 w wersji cabrio, no po prostu to jest genialne. Jeszcze nie pokazałem wam podwozia, a całkiem dobrze odwzorowane. Made in Thailand, mordy. To jest chyba seria w ogóle z 98 roku. Wow. Albo to jest model z tego roku. Serio? Nie wiem. Kupiłem to jakiś czas temu w Ekszynie. No to cóż. To by było na tyle. Trzymajcie się. Pozdro. Żółwik.